to jest, jak już tutaj wielokrotnie było wcześniej powiedziane, budowa nowej linii tramwajowej od około 40 lat. Przez 40 lat praktycznie myśmy tylko modernizowali i odbudowywali tą sieć, która została eksploatacyjnie zużyta i trzeba ją było zmodernizować i odbudować. To 7 kilometrów toru pojedynczego nowej trasy, to jest 3,5 kilometra linii. 6 przystanków, 2 przystanki zintegrowane, nowa podstacja trakcyjna. Koszt to jest około 90 milionów złotych netto. No i myślę, że inwestycja, która była długo, długo oczekiwana nie tylko przez mieszkańców Sosnowca, ale w ogóle przez mieszkańców metropolii. O przebudowie, w zasadzie rozbudowie tej linii mówiło się już, no, śmiało można powiedzieć, około 20 lat. No i w końcu w tej perspektywie udało się tą inwestycję zrealizować, przynajmniej w części, ponieważ w planach jest już obecnie projektowana dalsza rozbudowa tej linii do ronda żołnierzy wyklętych, czyli jak my to tramwajarze mówimy, do Dańdówki. I to umożliwi utworzenie w Sosnowcu takiego kręgu komunikacyjnego tramwajowego, tak jak to mamy do czynienia na przykład w Austrii, we Wiedniu, gdzie istnieje tak zwany ring. Będziemy widzieć, jak mieszkańcy chcą korzystać z tego transportu, ale myślimy, że jest to duże ułatwienie dla dużej części dzielnicy Zagórze dostępem do komunikacji publicznej i szybkiej komunikacji publicznej, bo tak jak mówiliśmy, to jest kilka minut szybciej niż tradycyjnie do tej pory autobusem. Także myślimy, że tak, że to będzie dobre rozwiązanie, a na pewno będzie bardzo dobre rozwiązanie, gdy uda nam się zrealizować kolejny etap, o którym już myślimy. Projektowanie jest na etapie końcowym. Połączenie z dzisiejszej końcowej pętli na rondzie Jana Pawła II z rondem żołnierzy wyklętych, bo wtedy tak naprawdę powstałaby pętla wokół całego miasta. To jest inwestycja, która jest częścią inwestycji, której dofinansowanie to ponad 600 milionów złotych, z czego ta inwestycja, ten etap to 90 milionów złotych netto, z czego 47 milionów jest zrealizowany przy wsparciu środków europejskich, więc ponad połowa kwoty wydanej w tej inwestycji netto to środki europejskie. To jest inwestycja, która powstała po prawie 40 latach braku inwestycji w tabor tramwajowy, w tramwajnie, w linię tramwajową w Polsce. To no naprawdę duże święto. Powinno być trochę inaczej. Powinniśmy się cieszyć, że otwieramy kolejny. Sam nie wierzyłem w to, kiedy dowiedziałem się, że to jest naprawdę pierwszy od prawie 40 lat nowy fragment linii tramwajowej w województwie śląskim, w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Wiem doskonale, że są przygotowane inne realizacje. Wiem, że miasto Katowice również planuje takie inwestycje i mam nadzieję, że będziemy mogli wspólnie spotkać się, kiedy będziemy otwierać nowe odcinki linii tramwajowych, ale na dzisiaj myślę, że to pokazuje, że jesteśmy skuteczni. Zresztą niejednokrotnie premier podczas swoich przemówień mówił o tej polityce zrównoważonego rozwoju, czyli polityce wspierania nie tylko dużych miast, tych największych w Polsce, ale i tych mniejszych. I to też pokazuje, że mieszkańcy dzielnicy Zagórze w Sosnowcu nie będą dyskryminowani w ten sposób taki transportowy. Będą mogli normalnie, tak jak inni mieszkańcy Sosnowca, bezpośrednio dostawać się linią tramwajową do Katowic czy do innych miejscowości województwa śląskiego. Myślę, że zawsze można szukać nowych wyzwań i na pewno takie by się znalazło, ale ewidentnie tak, to byłoby takie rozwiązanie, które by satysfakcjonowało na najbliższe lata, bo gdzieś przecież mówi się też o kolejnym szybkim tramwaju z Katowicami wzdłuż Rozdzińskiego, która jest zatłoczona. Mówi się o połączeniu innym z Dąbrową Górniczą, także pomysłów byłoby wiele, ale na dzisiaj to jest w trakcie realizacji, to jest w trakcie projektowania i myślę, że to byłoby takim domknięciem pętli linii numer 15.